na niebie obłoki. Druhny i druhowie, czuj, czuj! Bardzo gorąco witamy was z tym patriotycznym akcentem na 15. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 2018. Gromkie brawa! Tę skromną imprezę poprowadzą dla was druhna Katarzyna oraz druh Rafał. Z większością z was spotkaliśmy się już dzisiaj podczas przesłuchań, na których wystąpiły 22 zespoły i 4 solistów oraz solistek. No a przed nami koncert galowy, czyli creme de la creme każdej edycji naszego festiwalu, w tym roku wyjątkowego, bo na 100. rocznicę niepodległości naszego kraju, także na 100. rocznicę harcerstwa na ziemiach polskich. I nasz festiwal też, tak można powiedzieć, lekko okrągły, bo 15 to też trochę okrągła liczba. Wspominaliśmy dzisiaj wiele wcześniejsze edycje w trakcie przesłuchań przed południem, ale teraz przechodzimy już do tego, co najważniejsze, do osób, które nas odwiedziły, no i przede wszystkim do muzyki, na którą wszyscy tutaj czekamy. Na wstępie chcielibyśmy przywitać gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Na przesłuchaniach obiecałem, że będzie mała innowacja, jeśli chodzi o klaskanie. Otóż często robiliśmy tak, że gdy wyczytywaliśmy osobę czy sponsora, to po prostu raz klaskaliśmy. Teraz chciałbym, żebyśmy to trochę ulepszyli. Niedawno do kin wszedł film o zespole Queen i o ile Freddie Mercury może nie jest ideałem, jeśli chodzi o życiorys, to był wielkim artystą i miał jedną znaną piosenkę, w której dwa razy się tupię i raz klaszczę. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz po wyczytaniu każdego gościa czy potem sponsora dwa razy tupnęli i klasnęli, tak jak w piosence We Will Rock You. Powinno być ciekawie. Przejdźmy zatem do powitania gości. Serdecznie witamy na sali harcmistrza Mariusza Bezdzietnego, komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP wraz z komendą. Elegancko. Super. Witamy serdecznie księdza Dariusza Wojnara. Witamy serdecznie pana Karola Orzoga, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Pan Karol reprezentuje Stanisława Orzoga, posła do Parlamentu Europejskiego oraz Mieczysława Miazgę, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Witamy także serdecznie dyrektorów wszystkich szkół, które pomagają nam tutaj w organizacji festiwalu oraz w codziennym harcerskim życiu. Witamy także asystenta posła na Sejm Rzeczypospolitej Jerzego Paula, pana Radosława Wiatra. Witamy serdecznie nasze wspaniałe jury, o którym więcej za chwilę. I witamy was wszystkich, harcerze, harcerki, rodziny, znajomi, wszyscy, którzy nas dzisiaj tutaj w Nowej Sarze nie odwiedziliście. Gromkie brawa, tupano klaskane dla was. Jesteśmy zatem po przywitaniu naszych gości. Część z nich jednak za chwilę przejmie mikrofon, bo mi już zasycha w gardle. Natomiast na sam początek chciałbym zaprosić sprawcę tego całego zamieszania, człowieka, który czuwa nad Chówcem Leżeńsk oraz tutaj nad festiwalem, harcmistrza Stanisława Karpackiego, komendanta Chówca Leżeńsk. Przekazuję mikrofon. Druhny i druhowie, czuwaj. Chciałbym na początku w imieniu własnym, jak i również instruktorów komendy Chówca ZHP w Leżeńsku przywitać wszystkich gości. Tych, którzy dopiero teraz weszli na scenę, znaczy na widownię. Ale również tych, którzy od wczoraj są już naszymi gośćmi i dzisiaj występowali już na scenie. Za chwilę pewnie ogłoszenie wyników, już nie możecie się doczekać, kto i jak się zaprezentował. My już wiemy. Więc zaczynamy od tego. Śpiewać pewnie każdy może, mógłbym i ja. Ale podejrzewam, że nie przyciągnęłoby tak dużych tłumów i tak wiernych fanów tego festiwalu, gdybym ja wyszedł na scenę i zaczął tutaj prezentować swoje możliwości wokalne. Wiernych dlatego, że jest to już 15. edycja tego festiwalu. I przy tym 15. festiwalu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym ten festiwal może się odbyć, czyli sponsorom, którzy pomagają nam spełniać marzenia tych dzieci
i tych harcerzy, którzy wychodzą na scenę i nie boją się, tak jak ja, przedstawić swoich możliwości. Dla nas największą nagrodą za to, w jaki sposób te dzieci tutaj występują, jest ich uśmiech. Nam to wystarcza. Dzięki tym sponsorom, którzy wspomagają nas co roku, możemy skromnej lub bardziej takie na bogato wręczyć im prezenty, które na pewno im się przydadzą w ich czy biwakach, czy podróżach harcerskich. Naprawdę chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy to są ludzie dobrej woli. Zawsze idziemy do nich, 2-3 minuty rozmowy, są przychylni działaniom harcerskim, więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałbym również podziękować wszystkim harcerzom, instruktorom i całej komendzie Chówca za to, że od tygodnia czasu praktycznie pracujemy przy organizacji tego festiwalu. Jest to czasami długa, żmudna praca, ale jak widać opłacalna. Dziękuję wszystkim moim harcerzom. Nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie jego pomysłodawca, który 15 lat temu pomyślał, a czego nie? Chciałbym również jemu wyrazić swoją ogromną wdzięczność, jak i również pewnie harcerzy naszego Chówca za to, że to są jego słowa. Kto jak nie my, zawsze damy radę, mniej lub bardziej, ale damy radę. I tak przez 15 lat dajemy radę. Chciałbym podziękować twórcy tego festiwalu i zaprosić go tutaj na scenę, żeby nagrodzić go brawami za to, co zrobił przez te 15 lat. Zapraszamy na scenę harcmistrza Damiana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim harcerzom naszej komendy Chówca Leżańsk za to, że włączyli się w organizację. Wam przede wszystkim za to, że przyjechaliście tutaj do Nowej Serzyny, wzięliście udział w tym festiwalu. Przede wszystkim sponsorom, bez których ten festiwal się nie mógłby odbyć. A tak korzystając jeszcze z okazji, że jestem tutaj, chciałbym nagrodzić jedną druhnę, bo akurat zwycięzcy konkursu, jaki ogłosiliśmy początkiem października na logo tegorocznego festiwalu, jakim jest projekt koszulki, wygrał przewodnik Łukasz Dec, ale drugie miejsce zajęła druhna Wiktoria Salach z Chówca. Proszę mi przypomnieć. Rzeszów. Trzecim projektem był druhny Karoliny Olszowiec z Chówca, Czechowice-Dziedzice. Także zapraszam druhnę Wiktorię na scenę. Chciałbym wręczyć taki mały upominek w formie kubka z naszym logiem. Gromkie brawa dla Wiktorii. Serdecznie gratulujemy. No to jeszcze brawa w stylu Queen. Elegancko. Dziękujemy bardzo druhowi komendantowi, harcmistrzowi Stanisławowi oraz druhowi Damianowi. Tak, my też zapraszamy do zdjęcia, wszędzie się załapiemy. Zapraszam zatem na scenę harcmistrza Mariusza Bezdzietnego, komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, który ma dla nas kilka słów do powiedzenia. Włączone. Słuchajcie, druh Staszek nie podjął wyzwania, ale ja podejmę. Spróbujemy razem. We will rock you. We will rock you. My.
Rakiu. Dobrze. Piosenka jest dobra na wszystko. Wiem, że śpiewać każdy może, jak słychać, ale piosenka jest dobra na wszystko. Tak myślę sobie, że wyrażamy nią radość, tak jak właśnie teraz. Radość z tego, że wspólnie możemy pośpiewać, wspólnie możemy się pobawić, wspólnie pobyć ze sobą, a harcerze również powędrować. Piosenką wyrażamy różne uczucia, zarówno strach, obawę. Mamy dużo piosenek o wojnie, ale wyrażamy też uczucia wyższe, jak miłość, jak przyjaźń, jak właśnie radość. I piosenką wyrażamy też, piosenki też często śpiewamy, żeby uczcić coś, w sensie jakieś przy uroczystościach, żeby powspominać i uczcić jakieś ważne wydarzenia. No i tak się składa, że w tym roku obchodzimy przecież podwójną taką rocznicę dla nas harcerzy istotną, czyli stulecie niepodległości, stulecie utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego. Nawet dzisiejszy wystrój na scenie i temat tegorocznego hita nawiązuje właśnie do tej podwójnej rocznicy, stąd biało-czerwone barwy, stąd dwa wersy naszego hymnu harcerskiego. Piosenka jest ważna w życiu harcerza, również właśnie przy celebrowaniu różnych uroczystości. Siadamy przy ognisku, śpiewamy piosenki, wędrując śpiewamy piosenki, pełniąc służbę śpiewamy piosenki. Tak jak kiedyś to robili rycerze, wiemy, że harcerz postępuje po rycersku, więc naśladując tych rycerzy, również śpiewamy w tych różnych okolicznościach. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj z wami, bo za każdym razem co roku przyjeżdżam na hit i zawsze widzę tutaj całe grono uśmiechniętych twarzy harcerek, harcerzy Zuchów. Bardzo to jest pokrzepiające. Cieszę się, że was widzę. Dziękuję za zaproszenie. I dziękując właśnie z tego miejsca, wydaje mi się, że należy podziękować Komendzie Chówca Leżajsk za to, że podejmuje to wyzwanie i co roku organizuje ten festiwal. Bardzo serdecznie dziękuję samorządowi tutaj w Nowej Sarzynie, który przyjmuje festiwal HIT od paru lat już. Bardzo nam tutaj jest miło i gościnnie, także dziękujemy w dwójnasób. Na zakończenie chciałbym jeszcze troszeczkę was zająć taką sprawą, która związana jest z jednym z liderów Chówca Leżajsk, jednym z drużynowych Chówca Leżajsk. Tak się składa, że druh przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w swojej decyzji przyznał jednemu z instruktorów Chówca Leżajsk krzyż za zasługi dla ZHP, który czeka na wręczenie, czeka i czeka. I tak myślę sobie, że przy okazji takiego festiwalu, takiego audytorium, jakie dzisiaj mamy, waszej obecności tutaj, barw biało-czerwonych na scenie, to jest dobry moment, żeby taki krzyż wręczyć. Zapraszam tutaj na scenę drucha Eugeniusza Kwiecińskiego. Druhny druhowie, w imieniu przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego wręczam podharcmistrzowi Eugeniuszowi Kwiecińskiemu brązowy krzyż za zasługi dla ZHP. Proszę o powstanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Druhowi Gienkowi po stokroć jak na stulecie. Życzę wam, aby ten koncert galowy dał wam wiele emocji, wiele radości, żeby wyłonił rzeczywistych wirtuozów, mistrzów, solistów tego festiwalu. Czuwaj.
Dziękujemy, druhu komendancie. Jeszcze dwie sprawy, zanim druh zejdzie ze sceny. Czy możemy prosić? Byłem przed chwilą za sceną i dostałem dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, że właśnie z druhną Kasią straciliśmy robotę i za rok druh komendant prowadzi hita, bo rozgrzał całą publiczność. A druga jest taka, że taką ekspresową decyzją jury za debiut roku w kategorii solistów mamy tutaj nagrodę specjalną, koszulkę naszego festiwalu, także gratulujemy serdecznie. Rozmiar idealny. Zobaczymy. Dziękujemy. Harcmistrz Mariusz Bezdzietny, komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP, który gości dzisiaj tutaj u nas wraz z komendą. Dobrze, przejdźmy dalej. Na scenę zapraszam asystenta posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Jerzego Paula, czyli pana Radosława Wiatra, który jest dzisiaj tutaj z nami i chciałby parę słów przekazać. Przekazujemy zatem mikrofon. Drogie druhny, drodzy druhowie, w imieniu pana posła na Sejm Jerzego Paula bardzo dziękuję za zaproszenie na kolejną już edycję festiwalu. Pozwolą państwo, że czytam kilka słów, które pan poseł przekazuje. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste podsumowanie 15 już edycji festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej. Te piosenki i słowa o niepowtarzalnym klimacie towarzyszą nam w życiu, sprawiając, że staje się ono radośniejsze. Kto z nas bowiem nie zaśpiewał choć raz? Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosenkę niesie. To muzyka, która łączy pokolenia. Dla niejednych zapewne ten festiwal stał się wydarzeniem, na które czeka z utęsknieniem. Hit to piękna, coroczna już tradycja, która ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom. Oprócz konkursu jest to wydarzenie silnie integrujące, pozwalające na wspólne zabawy i dzielenie doświadczeń. Na ręce harcmistrza pana Stanisława Garbarskiego składam wyrazy szczerego uznania za organizację tego wyjątkowego festiwalu, który jest wspaniałym muzycznym, harcerskim weekendem dla wielu druhów z całego kraju. Gratuluję laureatom tegorocznego festiwalu. Wszystkim uczestnikom życzę satysfakcji z realizowanych pasji oraz samych sukcesów, zaś wszystkim tu obecnym niezapomnianych wrażeń podczas dzisiejszej gali. Podpisał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Paul. Prosiłbym pana komendanta. Przekażę. Także gratulacje, panie komendancie. Dziękujemy bardzo. Gromkie brawa. A my wielkimi krokami zbliżamy się już do tego, co najważniejsze, do tego, na co wszyscy tutaj czekamy, czyli do muzyki, do nagród, do laureatów naszego festiwalu. A wybrali ich członkowie jury, pięcioosobowy skład, który dzisiaj tutaj z nami od rana, od godziny 9:00 przysłuchiwał się wszystkim 26 wykonawcom. Tak jest, a nasze wspaniałe i niezawodne jury w składzie. Bogusław Rup, dyrektor Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie oraz muzyk. No już myślałem, że zapomnieliście. Jolanta Korasadowicz, pedagog. Krzysztof Gajewski, muzyk. Agnieszka Ruszak, wokalistka. Oraz podharcmistrz Eugeniusz Kwieciński, instruktor ZHP. Dziękujemy naszemu jury za ten trud, który włożyli najpierw w wysłuchanie wszystkich, potem wspólnej decyzji co do wyboru laureatów. W imieniu jury głos zabierze Bogusław Rup, dyrektor Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie, który powie dwa słowa o całej rywalizacji, o jej przebiegu oraz dlaczego decyzje są takie, a nie inne, oczywiście nie ujawniając tychże. Czuwaj, harcerska gromado. Miło mi po raz kolejny jako gospodarzowi tego obiektu witać was w naszych progach.
Na samym początku nie będę długo mówił, bo muzyka jest najważniejsza i na nią czekamy. Chciałbym pogratulować twórcom tego festiwalu i gratuluję tego niewielkiego, aczkolwiek jubileuszu 15-lecia i deklaruję, że od przyszłego roku podobno ma się zacząć następna 15, tak słyszałem. Drzwi Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie są nadal otwarte i zapraszamy Was już teraz. Także mam nadzieję, że spotkamy się za rok, a teraz tak króciutko w imieniu jury. Bój był bardzo zacięty, poziom jak oczywiście co roku wyrównany. Niemniej nie zdradzę, kto zajął jakie miejsce, bo nie byłoby wtedy emocji. Dlatego też oddaję berło z powrotem w ręce prowadzących i gratuluję wszystkim zwycięzcom. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia na hit. Miłej i udanej zabawy. Dobrego koncertu. Dziękujemy serdecznie. Serdecznie. Dziękujemy. Ostatni punkt programu przed przejściem do muzyki to szybkie, krótkie spotkanie ze sponsorami, o których już dzisiaj tutaj ze sceny padało, bez których nas tutaj nie było, dlatego teraz w sposób szczególny chcielibyśmy im podziękować, wymieniając ich tutaj przed Wami oraz przed naszymi widzami w internecie, którzy śledzą naszą transmisję na Facebooku Chówca ZHP Mielec, który wspiera nas w transmisji naszego wydarzenia na cały świat. Organizatorami Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 2018 jest Komenda Chówca ZHP Leżajsk, współorganizatorzy Miasto Gmina Nowa Sarzyna, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, a sponsorzy to... Ja czytam, tak? Możesz i ty. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, drukarnia MK Mirosław Kłosowski, firma usługowo-handlowa Finas Robert Skwara oraz warsztaty terapii zajęciowej w Leżańsku. Jacmar Pap, Karkuła i Sudoł, Smak Górno, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Jerzy Paul, sklep muzyczny Akord Mieczysław Sulikowski. Metaloplastyka J&T, Progres Stal Czesław Tworek, Powiat Leżańsk, Miasto Leżańsk, Lobo Hurtownia Owocowo-Warzywna, GS Grodzisko Dolne, Pizzeria Aniela, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżańsk, Happy Druk, Sieć Delikatesów Orzech. A wspierają nas także Dom Dziecka w Nowej Sarzynie. O dokumentację fotograficzną dba pan Grzegorz Szklany. A o transmisję w internecie, w social mediach wspomniana już przez nas ekipa z Chówca Mielec. Przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze. Wspominałem już 22 zespoły, 4 solistów. Jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody w kategorii zespołowej, 3 nagrody w kategorii solowej, kilka wyróżnień oraz oczywiście tę najważniejszą nagrodę, czyli nagrodę Grand Prix. Może zaczniemy.